Witam, pozdrawiam. Jestem świeżo upieczoną mamą. W wieku 20 lat los sprawił, że poznałam mojego męża na randce w ciemno podczas pierwszego roku studiów. Nasze pierwsze spotkanie było raczej przypadkowe, ponieważ ani mój mąż, ani ja nie szukaliśmy poważnego związku. Spodziewaliśmy się, że będzie to jednorazowe wydarzenie. Jednak przeznaczenie miało dla nas inne plany. Wkrótce potem wbiegłam na spotkanie klubu bez makijażu i kapelusza, zupełnie nieświadoma otoczenia. Nie wiedziałam, że mój mąż był obecny i szybko mnie rozpoznał, gdy ktoś otworzył drzwi i pospieszył do środka. W tym momencie zdał sobie sprawę, że jestem kobietą dla niego. Pomimo mojego przypadkowego wyglądu, dostrzegł coś więcej i docenił moją żywą osobowość. Od tego dnia mój mąż i ja często wpadaliśmy na siebie w klubie. W tym czasie miałam wiele zmartwień z powodu problemów rodzinnych. Relacje moich rodziców pogorszyły się, co doprowadziło do ich separacji. Byłam pod ogromnym stresem z powodu ich rozstania, a ponieważ byłam jedynaczką, wkradła się samotność. Jednak mój mąż stał się dla mnie źródłem wielkiego pocieszenia. Kiedy byłam z nim, mogłam na chwilę zapomnieć o wszystkich zmartwieniach i cieszyć się sobą. Przez całe studia był naprawdę jedyną osobą, która przykuła moją uwagę. Pośród tego wszystkiego, czułam się naturalnie czekając na niego, gdy kończył służbę wojskową. Nawet jeśli nigdy wyraźnie o tym nie rozmawialiśmy, to było po prostu niewypowiedziane oczekiwanie, że jesteśmy sobie przeznaczeni. Stopniowo, latem naszego ostatniego roku, mój mąż poinformował mnie, że jego matka chce się ze mną spotkać i zapytał, czy nie mam nic przeciwko temu. Oczywiście entuzjastycznie się zgodziłam, ponieważ w głębi duszy z niecierpliwością czekałam na ten moment. Wiedziałam, że małżeństwo jest na horyzoncie, więc po co zwlekać. Kiedy w końcu poznałam jego matkę, odkryłam czarującą osobę, która natychmiast sprawiła, że poczułam się swobodnie. Jej ciepło i życzliwość sprawiały wrażenie, jakbyśmy znali się od dawna. Co więcej, wyraziła swoją sympatię do mnie. Spotkanie z matką mojego męża rozładowało we mnie całe napięcie. W końcu przyszła kolej na mojego męża, który spotkał się z moimi rodzicami, ponieważ słyszeli już o nim wiele ode mnie. Ich spotkanie było wypełnione przyjazną rozmową i komfortową atmosferą, dzięki czemu podróż do domu była przyjemna. Moja mama przyznała nawet, że mój chłopak wydawał się być poważny i naprawdę miły. Wyraziła swoje przeprosiny. Co ciekawe, moi rodzice niedawno pogodzili się po prawie rozwodzie. Podczas ich rozłąki uważnie zastanawiali się nad swoim związkiem i zdali sobie sprawę z głębokiej troski o siebie nawzajem. Ich obawy dotyczące naszego ślubu wywołały znaczące dyskusje, które pozwoliły im zrozumieć się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. W rezultacie podjęli decyzję o, aby wesprzeć rodzinę mojego męża w tym trudnym czasie. Zapewniłam teściową, że wszystko będzie dobrze i starałam się jak najlepiej pocieszyć męża. Oboje rodzice szybko zorganizowali spotkanie, aby omówić nasze plany małżeńskie i na szczęście przygotowania do ślubu przebiegły sprawnie. Chociaż początkowo obawiałam się ślubu zaraz po ukończeniu studiów, nie żałowałam tego. Moja teściowa okazała się bardzo troskliwa i wyrozumiała wobec nas, a nawet mój teść, który zawsze był autorytarny i miał negatywną osobowość, okazał zaskakujące wsparcie. Jednak pewnego dnia nasze życie nagle się zmieniło, gdy planowaliśmy zjeść obiad w domu moich teściów. Mój mąż i ja zdecydowaliśmy się obejrzeć razem film po południu, ponieważ rzadko mieliśmy czas dla siebie ze względu na nasze napięte harmonogramy. Po zakończeniu filmu włączyłam telefon i odkryłam liczne nieodebrane połączenia i wiadomości tekstowe. Słuchając wiadomości głosowej, twarz mojego męża zbladła. Jego brat pilnie zadzwonił, informując nas, że ich matka zasłabła i została przewieziona do szpitala. Szok i zmartwienie ogarnęły nas, zmuszając do natychmiastowego udania się do szpitala. Zaniepokojona, mocno trzymałam męża za rękę, zapewniając go, że wszystko będzie dobrze. Czułam pełną solidarność z nim w tym niepokojącym czasie. Jednak w głębi duszy nie mogłam oprzeć się poczuciu winy, że cieszyłam się naszym spokojnym filmem, podczas gdy doszło do tego niefortunnego incydentu. Gdybyśmy tylko nie poszli do kina, czy jego matce nic by się nie stało?
Żal ogarnął mnie, gdy dotarliśmy do szpitala. Jego matka została właśnie poddana nagłemu leczeniu i umieszczona na oddziale intensywnej terapii. Gdy nas zobaczył, młodszy brat mojego męża rzucił się na nas, wyrażając swoją frustrację z powodu naszego opóźnionego przyjazdu. Pytał, dlaczego tak długo zwlekaliśmy z odpowiedzią, dzieląc się swoją udręką z powodu krytycznego stanu ich matki. Według niego po powrocie z pracy znalazł ją leżącą na podłodze w kuchni, trzymającą się za klatkę piersiową. Lekarz ujawnił, że był to zawał mięśnia sercowego, wykryty zbyt późno, i poradził nam przygotować się na najgorsze. Nagła katastrofa wprawiła mnie w osłupienie i niedowierzanie. Trudno było pojąć, że moja teściowa, która tego ranka wyglądała zupełnie dobrze, mogła znaleźć się w tak tragicznej sytuacji. W całym tym zamieszaniu nie mogliśmy skontaktować się z moim teściem ani szwagrem, ponieważ żaden z nich nie odpowiadał na nasze telefony. W związku z tym pozostaliśmy u boku jego matki przez całą noc, zapewniając jej wsparcie i modląc się o jej powrót do zdrowia. Następnego ranka, chwilę po śmierci mojej teściowej, mój teść przyjechał przed oddział intensywnej terapii. Nie mieliśmy czasu na żałobę, zanim musieliśmy zorganizować pogrzeb. W związku z tym nie mogliśmy zapytać o nieobecność teścia w tym okresie. Nasze umysły nie były ani spokojne, ani opanowane podczas pogrzebu. Mój mąż i ja bardzo żałowaliśmy, że zostaliśmy w kinie, zamiast wrócić do domu wcześniej, gdybyśmy wrócili wcześniej. Być może udałoby nam się uratować teściową. Przytłoczona poczuciem winy, nie mogłam przestać płakać po jej łzawym pożegnaniu. Około tygodnia później zadzwonił do nas teść i poprosił, byśmy go odwiedzili. Założyliśmy, że będziemy sortować rzeczy mojej zmarłej teściowej. Jednak kiedy przyjechaliśmy, byliśmy zaskoczeni, tuż obok teścia siedziała kobieta, która zachowywała się, jakby była właścicielką tego miejsca. Przywitała nas, jakby to był jej dom. Mój teść przedstawił ją, mówiąc, że będzie naszą nową matką i miał nadzieję, że staniemy się sobie bliscy. Zarówno mój mąż, jak i jego młodszy brat wyglądali na wściekłych i zdezorientowanych tą niespodziewaną synową. Ja również czułam się zdezorientowana. Moja teściowa zmarła zaledwie tydzień wcześniej, a już pojawiła się jej następczyni. Nie mogłem pojąć postępowania mojego teścia. Później odkryłem, że mój teść był niewierny mojej teściowej za jej życia. Często przebywał poza domem, sprawiając jej przykrość. Kobieta bez żadnego wstydu weszła nawet do ich sypialni i zabrała ubrania z szafy mojej teściowej. Mój szwagier krzyczał na nią w złości, pytając, jak mogła mieć czelność zachowywać się w ten sposób przy jego szwagierce. Podkreślił znaczenie etykiety i wyraził swoje niedowierzanie jej zdradą, zwłaszcza tak szybko po pogrzebie. Z obrzydzeniem mój szwagier wyszedł z domu. W tym momencie my również chcieliśmy wyjść, starsza para wykazała się tak bezwstydnym zachowaniem. Mój mąż skonfrontował się z ojcem, wyrażając swój gniew i rozczarowanie jego zachowaniem, a następnie złapał mnie za rękę, namawiając do opuszczenia domu. Minął około miesiąc i odkryłam, że jestem w ciąży. Ponieważ z niecierpliwością czekałam na tę wiadomość, przepełniła mnie radość. Chociaż nie miałam szczególnej ochoty kontaktować się z teściem, czułam się w obowiązku poinformować go o ciąży, zadzwoniłam, a kiedy odebrał, mój teść zapytał kurtuazyjnie, dlaczego się z nim kontaktuję i powiedział mi z wściekłością, żebym zamiast tego porozmawiała z jego żoną. Oskarżył mnie o brak szacunku dla synowej za bezpośrednie zwrócenie się do niego i zbeształ mnie. Zastanawiałam się, dlaczego mój teść zachował się w ten sposób. To była kłopotliwa i niepokojąca sytuacja, zadzwonienie do niego było całkowicie niewłaściwe i nie powinnam była zostać za to zbeształana. Szczerze mówiąc, nigdy wcześniej nie dzwoniłem do mojej nowej teściowej i nie miałem na to ochoty. Musiałam jednak poinformować ją, że jestem w ciąży z jej wnukiem, więc niechętnie zadzwoniłam. Kiedy odebrała telefon, natychmiast kazała mi przyjść do swojego domu. Nawet mnie nie słuchając, gdy próbowałam wyjaśnić powód mojego telefonu. Powiedziała, że potrzebuje pomocy przy robieniu kimchi, ale ja chciałam jej powiedzieć o mojej ciąży. Lekarz zalecił mi odpoczynek, ponieważ to już 8. tydzień. Lekarze mają tendencję do przesadzania i straszenia kobiet w ciąży, więc nie zwracałam na to większej uwagi. Jeśli naprawdę się martwisz, rób co chcesz,
ale nie zadzwoniłam do ciebie, żeby cię zmusić do pracy. Chciałem tylko podzielić się z tobą kimchi. Zastanawiałam się, czy powiedzieć mężowi o tej rozmowie, ale zdecydowałam się tego nie robić ze względu na jego skomplikowane relacje z ojcem. Nie chciałam jeszcze bardziej komplikować sprawy, dodając skargi na jego nową teściową. Jednak później moja nowa teściowa wysłała mi wiadomość tekstową, w której napisała, że różni się od poprzedniej i że moim obowiązkiem jako synowej jest przychodzenie, gdy dzwoni starszy. Czy mi się to podobało, czy nie, była teraz oficjalnie moją teściową. Niechętnie kupiłam owoce i poszłam do domu teściów, jak tylko moja nowa teściowa mnie zobaczyła, powiedziała, że nie będzie mnie zmuszać do pracy, ale wręczyła mi fartuch, jakby głowa domu go zamówiła. Czując się zobowiązana, założyłam fartuch i poszłam do kuchni. Zgadnij, co stało się później, skończyło się na tym, że to ja wykonałam całą pracę związaną z przygotowaniem kimchi. Moja nowa teściowa, która nigdy wcześniej nie robiła kimchi, po prostu kazała mi robić wszystko, podczas gdy ona nie kiwnęła palcem. W końcu spróbowała kimchi i zmarszczyła brwi, mówiąc, że nie jest dobre. Postępowałem zgodnie z jej instrukcjami, więc nie można było mnie winić. Mimo to sprawdziłem jeszcze raz, czy nie popełniłem błędu, ale było jasne, że to ona zawiniła. Naprawdę musi poprawić swoje umiejętności w kuchni i nauczyć się, jak prawidłowo gotować dla swojego męża. Dbam o nasze gospodarstwo domowe, a mój mąż lubi moje gotowanie. Owszem, od czasu do czasu pomaga, ale to ja zajmuję się gotowaniem. Dlaczego tak bardzo mnie krytykujesz, skoro oferuję ci naukę? Jak długo jesteście małżeństwem i nadal jesteś tak niekompetentna? Czy zachowywałaś się tak w stosunku do poprzedniej teściowej? Czy cały czas się do niej odzywałeś? Oczywiście, że nie. Moja teściowa tak, powstrzymałem się od wyrażenia jej swoich prawdziwych myśli, chociaż chciałem jej powiedzieć, że nie powinna zachowywać się tak jak ja. W tamtym momencie stanie przez dłuższy czas sprawiło, że poczułam się ociężała i ospała, chciałam usiąść i trochę odpocząć, ale nie mogłam tego zrobić ze względu na ciągłe docinki mojej nowej teściowej. Wierzyłam, że jeśli dobrze się spiszę, pomoże mi to zasypać przepaść między moim mężem a jego ojcem. Próbowałam jej przekazać, że powinna często tu przyjeżdżać i pełnić rolę mediatora. Zastanawiałam się, dlaczego nie może zrozumieć życzeń starszych. Zapewniłam ją, że rozumiem jej punkt widzenia. Nie chciałam też, by mój mąż miał napięte relacje z ojcem. Wątpiłam jednak, czy była w stanie wygłaszać takie stwierdzenia. Miałam tak wiele do powiedzenia, ale milczałam, ponieważ nie chciałam, by moje dziecko, kong-kong, to usłyszało. Starałam się zachować pozytywne myśli, obawiając się, że jakiekolwiek negatywne emocje mogą przenieść się na moje dziecko. Po tym dniu teściowa często dzwoniła do mnie z różnych powodów. Prosiła mnie, abym odebrała ubrania, które kupiła dla mojego męża. Przygotowała przystawki lub zebrała owoce, które zostały podarowane w prezencie. Kiedy jednak przyjeżdżałam na miejsce, okazywało się, że były to tylko wymówki, by zmusić mnie do pracy dla niej. Musiałam porządkować ubrania, przygotowywać przystawki i wykonywać inne zadania. Czasami musiałem nawet przygotowywać kolację, zawsze znajdowała powód, by unikać robienia tego samemu. Twierdziła, że nie zna gustów mojego męża, więc to na mnie spoczywał obowiązek przygotowywania posiłków. Jeśli chodzi o dodatki, mówiła, że nie zna preferencji mojego męża, więc to ja muszę ich spróbować. Podsumowując, musiałam przygotować wszystkie dodatki i wszystkie one trafiały na ich stół. Nie jest to może powód do narzekań, biorąc pod uwagę, jak niewielkim zadaniem było zrobienie kilku przystawek. Mój organizm był w stanie znieść pewne zmęczenie po całodziennej pracy w domu teściów. W miarę upływu czasu obciążenie zaczęło dawać mi się we znaki. Zbliżała się moja wizyta u lekarza, który zapytał, czy nie za bardzo się przemęczam. Poradzono mi, abym zwolnił i odpoczął w domu. Nawet jeśli czuję się trochę niespokojny, nie chodziło o to, że nie chciałam odpoczywać, ale o to, że moja teściowa nieustannie do mnie dzwoniła. Jeżdżenie do nich do pracy stawało się dla mnie coraz bardziej stresujące. Wyglądało na to, że moja nowa teściowa nie interesowała się moją ciążą. Ani razu nie zapytała, czy wszystko ze mną w porządku, ani jak przebiegają moje wizyty u lekarza.
Czułam się tak, jakby w ogóle się o mnie nie troszczyła. Być może dlatego, że byłyśmy sobie zupełnie obce. Bardzo tęskniłam za moją zmarłą teściową. Gdyby żyła, byłaby przeszczęśliwa. Martwiłaby się o moje zdrowie i byłaby zachwycona swoim wnukiem. Myślenie o niej często napawało mnie smutkiem, czas mijał, a ja wkroczyłam w 13. tydzień ciąży. Byłam pod dużym napięciem emocjonalnym z powodu stresu spowodowanego przez moją nową teściową. W tym czasie nie byłam w dobrej kondycji fizycznej. Zadzwoniła do mnie ponownie i śmiało poprosiła o przesłanie pieniędzy, każdego miesiąca matka odbierała mi mowę. Myślałam, że to będzie trudne. Nie mamy wystarczająco dużo pieniędzy, by co miesiąc dawać ci kieszonkowe. Musimy też przygotować się na narodziny naszego dziecka. Możesz uwierzyć w to, co powiedziała. Wspomniała, że nigdy nie pracowałem i ożeniłem się zaraz po ukończeniu studiów. Jak na swoje pokolenie, jesteś dość staroświecka. Jak mogłaś polegać wyłącznie na swoim mężu, jedynym żywicielu rodziny? Skrytykowała mnie za to, że nie pracuję, więc powiedziałam jej, że przyczyniam się do utrzymania domu, udzielając korepetycji dzieciom z powodu ciąży. Miałam trochę wolnego, ale jak tylko urodzi się dziecko, powiedziałam jej, że wrócę do udzielania korepetycji. Wspomniała, że kiedy znów zacznę udzielać korepetycji, zdecydowanie powinnam wysyłać jej pieniądze na wydatki, mimo że jest moją teściową. Jak mogła żądać pieniędzy, jakby miała do nich prawo? Co więcej, nie jest w stanie stawiać takich żądań, matko. Myślę, że muszę porozmawiać o tym z mężem. Byłby to dodatkowy wydatek każdego miesiąca, a mamy też własne koszty utrzymania. Następnie zbeształa mnie za brak elastyczności. Powiedziała, że nie tylko brakuje mi inteligencji, by prawidłowo wykonywać pracę, ale też nie potrafię zarabiać na życie. Byłam tak zdenerwowana, że nic nie powiedziałam. Moja nowa teściowa zdawała się wyczuwać moje uczucia i gwałtownie odłożyła słuchawkę, stwierdzając, że wyrażając swoje niezadowolenie, okazuje brak szacunku. Oddzwoniłem do niej, ale nie odbierała, wysłałam jej więc wiadomość tekstową z przeprosinami i stwierdzeniem, że kwestia wysyłania lub wydawania pieniędzy zostanie omówiona z moim mężem. Minął chyba tydzień, a ja czułam się ociężała. Rano nie mogłam nic zjeść, leżałam więc w łóżku. Gdy zadzwoniła moja nowa teściowa. Wspomniała, że jej córka wychodzi za mąż i musi zrobić zakupy prezentów ślubnych. Nawet nie wiedziałam, że ma córkę, ale pogratulowałam jej ślubu. Potem wspomniała, że jej córka jest zajęta, więc chciała, żebym towarzyszyła jej w zakupach prezentów ślubnych. Mamo, przepraszam, ale nie czuję się dziś dobrze. Nie będę w stanie dzisiaj iść, dlaczego nie wybierzesz innego dnia, albo pójdziesz, kiedy twoja córka będzie miała czas? Nagle wpadła w złość. Twoja córka? Powiedziała. Nie wiesz, jak się do niej zwracać? To twoja siostra. Co to za maniery? Czuję się bardzo zraniona. Czy moja córka jest dla ciebie obca? Czy to takie trudne nazywać ją siostrą? Prawdę mówiąc, nawet nie wiedziałem, że ma córkę, nie miałem pojęcia, że mój teść wprowadził do naszej rodziny nowego członka, córkę, bez wcześniejszego uprzedzenia. Wszystko stało się nagle i do tego czasu byliśmy zupełnie nieświadomi jej istnienia. Sprawę komplikował fakt, że młodszy brat mojego męża opuścił dom z ich powodu, a wszelkie próby skontaktowania się z nim spełzły na niczym. W takim chaosie, jak mogłam w ogóle myśleć o córce, którą twierdziła, że ma, wyraziłam jej swoje zdziwienie, stwierdzając, że właśnie tego dnia dowiedziałam się o jej córce, co sprawiło, że sytuacja była dość nie. Okazała się być członkiem rodziny, o którym zupełnie nie wiedzieliśmy. Pomimo moich prób uprzejmego wyjaśnienia, teściowa ze złością oskarżyła mnie o brak odpowiednich manier, jakich oczekuje się od synowej. Twierdziła, że wymyślam tylko wymówki, aby uniknąć obowiązków domowych. Ponadto zakwestionowała wyjątkowość mojej ciąży, sugerując, że chwalę się nią, jakbym zdobyła medal. W przeciwieństwie do tego, kiedy byłam w ciąży, wypełniałam wszystkie swoje obowiązki bez robienia zamieszania, insynuowała, że albo dziewczyny w moim wieku są słabe,
Albo jestem zbyt wybiórcza. Sytuacja zaostrzyła się, gdy mój teść zainterweniował przez telefon, krzycząc na mnie, że odpyskowałam teściowej. Skrytykował mnie, stwierdzając, że nigdy nie spotkał takiej synowej jak ja i wyraził rozczarowanie postrzeganym upadkiem naszej rodziny. Zmuszona okolicznościami, towarzyszyłam teściowej na zakupach dla jej córki, której nigdy nie poznałam. Ten dzień obejmował wizyty w domach towarowych na Górnej Północy i w Gangnam. Nieświadoma jej preferencji, byłam ciągnięta za sobą, co doprowadziło do opuchnięcia nóg. Ponieważ nigdy nie kupowałem prezentów ślubnych w domach towarowych, nie znałem cen, pomimo kupowania tylko niezbędnych rzeczy, moja nowa teściowa nalegała na wypróbowanie ekstrawaganckich opcji, w tym miętowego płaszcza początkowo przeznaczonego dla matki pana młodego, ale zażądała go dla siebie. W miarę jak szliśmy dalej, odczuwałem fizyczny dyskomfort, zimne poty i zawroty głowy z powodu niejedzenia od rana i pokonywania ogromnych odległości z moim ciężkim ciałem, postanowiła popędzić do innego sklepu po swoje własne ubrania, przez co ledwo byłem w stanie podążać za nią z moimi ciężkimi nogami. W końcu kazała mi nieść spory ładunek zakupionych przez nią ubrań. Męka osiągnęła punkt kulminacyjny, gdy na parkingu moja pamięć nagle się zatrzymała, gdy otworzyłem drzwi wejściowe. Następną rzeczą, jaką wiedziałam, było to, że byłam w szpitalu. Podsłuchując gniewny głos mojego męża za zasłoną, echo głosu mojej teściowej unosiło się w powietrzu, od czasu do czasu przerywane przytłaczającą głośnością głosu mojego męża. Zastanawiała się, czy postradał zmysły, krytykując go za niewłaściwe przedstawienie swojej znajomej rodzinie i domagając się źródła jej prezentu ślubnego. W odpowiedzi mój teść wtrącił się, obwiniając mojego męża za przepracowanie ciężarnej kobiety. Twierdziła, że przyjdzie, więc pozwoliliśmy jej uczestniczyć. Zuchwałość mojego męża krzyczącego na własną matkę wprawiła mnie w osłupienie, jednak moja nowa teściowa radośnie interweniowała, biorąc na siebie odpowiedzialność i przepraszając za nieporozumienie. Nie miała pojęcia, że będzie to tak trudne dla ciężarnej i z perspektywy czasu nie powinna była przychodzić. Wierzyłam, że to było do zniesienia, skoro podjęła ten wysiłek. Ale jak mój mąż mógł zaniedbać zapewnienie pożywienia ciężarnej kobiecie i narazić ją na niepotrzebny wysiłek? Co więcej, mój teść był wściekły, że mój mąż nazwał ją kobietą. Udawane pojękiwania mojej nowej teściowej przyprawiały mnie o mdłości. Nie mogąc dłużej tego znieść, odsunęłam oddzielającą nas zasłonę i zawołałam do męża. Chwycił mnie mocno za ręce, przekazując najszczersze przeprosiny i troskę o moje samopoczucie. Zastanawiał się, dlaczego nie odezwałam się wcześniej. Pocieszyłam go, poklepując po ręce i zapewniając, że nic mi nie jest. Choć byłam zła na teściów, pocieszałam się świadomością, że mój mąż zawsze stawiał mnie na pierwszym miejscu. Odkryłam, że mój stan był tak poważny, że tego dnia byłam o krok od utraty naszego dziecka. Lekarz wielokrotnie ostrzegał mnie, że aby chronić ciążę, muszę pozostać w łóżku i unikać jakiegokolwiek ruchu przez jakiś czas, gdy zamieszanie ucichło. Mój mąż stanowczo oznajmił swojemu ojcu i kobiecie, że nigdy więcej nie postawimy stopy w ich domu. Błagał ich, by się ze mną nie kontaktowali. Sytuacja była jednak daleka od zakończenia. Młodszy brat mojego męża, po usłyszeniu wiadomości, poszedł do ich domu i udzielił im reprymendy. Zastanawiał się, jak jego ojciec mógł wprowadzić do ich życia inną kobietę tak szybko po śmierci ich matki, a teraz był gotów skrzywdzić również własną szwagierkę. Od tego momentu mieli żyć cicho i nigdy więcej się nie spotykać. Jego ojciec wybuchł gniewem, podczas gdy kobieta upadła na podłogę, płacząc i opłakując swój los. Na szczęście mój stan ustabilizował się wraz ze zbliżającym się terminem porodu, ale ku mojemu zaskoczeniu nie było żadnych oznak zbliżającego się porodu. Przygotowałam już torbę szpitalną przy drzwiach, ale minęło kilka kolejnych dni bez żadnych oznak. Zaniepokojona zwróciłam się o wsparcie do mojej mamy, uspokoiła mnie, przypominając, że sama urodziła się 2 tygodnie później niż oczekiwano. To się czasem zdarza, więc nie powinnam się niepotrzebnie stresować. Zapewniłam mamę, że odpocznę i zrelaksuję się, wierząc, że dziecko pojawi się, gdy będzie na to gotowe. Jednak w głębi duszy wciąż miałam obawy. Obawiałam się, że męczący dzień zakupów z moją nową teściową spowodował nadmierne zmęczenie, co
mogło skutkować komplikacjami. Obwiniałam się za to, że nie wyraziłam chęci pozostania w domu i zamiast tego uległam ich żądaniom. Gdyby coś stało się mojemu dziecku, wiedziałam, że nigdy nie wybaczyłabym tego teściowej. Jeśli jednak nasze dziecko urodzi się zdrowe, obiecałam sobie, że wybaczę im te dni niepokoju. Niepokój utrzymywał się, ale pewnego dnia nagle poczułam nagłą potrzebę skorzystania z łazienki. Od rana często chodziłam do toalety, obciążona moim ciężkim ciałem. Przed południem zaczęłam odczuwać ból podobny do skurczów menstruacyjnych, a każdy z nich powtarzał się co 5 minut. Ból był nie do zniesienia, co skłoniło mnie do natychmiastowego zadzwonienia do mamy. Poinstruowała mnie, abym przekazała telefon mężowi, a po rozmowie z mamą pilnie zażądała, abyśmy zabrali mnie do szpitala, mocno trzymając mój spuchnięty brzuch. Bez wahania pojechaliśmy do szpitala i w ciągu godziny od naszego przybycia urodziłam piękną córkę. Miała okrągłą buzię i łagodny wyraz twarzy, bardzo podobny do mojej teściowej. W oczach mojego męża pojawiły się łzy, gdy po raz pierwszy spojrzał na swoją córkę, jakby przypominała mu jego własną matkę. Byłam pewna, że gdyby moja teściowa nadal żyła, byłaby przeszczęśliwa. Byłaby zachwycona swoją wnuczką, która była do niej uderzająco podobna i tańczyłaby z zachwytu. 3 tygodnie później zaczęłam odzyskiwać sprawność ruchową. W tym czasie zadzwoniła moja nowa teściowa. Założyłam, że dowiedziała się o narodzinach mojego dziecka i postanowiła się odezwać. Jednak jej słowa nie były przepełnione ciepłem, wyraziła swoje rozczarowanie. Że nie skontaktowałem się z nimi ani razu, nie okazując troski o nią i resztę moich teściów, jakby byli żywi lub martwi, zastanawiała się, dlaczego to ona, teściowa, musiała zainicjować kontakt i oskarżyła mnie o zamiar zerwania z nimi wszelkich więzi. Skrytykowała mnie za bycie tak bezduszną, pomyślałem sobie, co dobrego przyniesie rozpamiętywanie przeszłości? Musiałem wybaczyć i iść naprzód. W końcu co się stało, to się nie odstanie. Następnie poprosiła o pieniądze, twierdząc, że nie stać ich nawet na artykuły spożywcze, byłem całkowicie oszołomiony. Wyglądało na to, że moja nowa teściowa wcale się nie zmieniła. Jak mogła być tak bezwstydna? Jednak po zastanowieniu zdałam sobie sprawę, że to nic nowego. W przeszłości zawsze bałam się, że zostanę zbeształa przez starszych, więc nawet gdy źle się czułam, spełniałam ich życzenia. Ale teraz wiedziałam, że muszę znaleźć sposób, by postawić na swoim. Dostałam rozkaz, ale po urodzeniu dziecka nie obawiałam się już niczego. Być może dlatego, że zniosłam ból porodowy i poczułam się na siłach, by przezwyciężyć wszystko. W rezultacie zaczęłam mówić w swoim imieniu, przepraszam, ale kim jesteś? Podaję się pani za moją teściową, ale muszę panią poinformować, że moja teściowa zmarła. Czy to możliwe, że mieszka pani z moim teściem, ale nie ma pani żadnego aktu małżeństwa, w takim przypadku nie mogę uznać cię za moją teściową. Wątpię, czy ty i mój teść jesteście prawnym małżeństwem, mam rację? Zamiast odpowiedzieć, wydawała się tracić słowa i wydawała tylko niespójne dźwięki. Oszalałeś, jak śmiesz mówić do mnie w ten sposób? Próbujesz mnie sprowokować. Zobaczmy, jak daleko chcesz się posunąć. Nie mam się czego obawiać, tolerowałam cię z szacunku dla mojego męża, ale teraz nie mam powodu, aby to robić, ponieważ ani mój mąż, ani mój szwagier nigdy nie zaakceptowaliby cię jako swojej matki. Dlatego nigdy nie będziesz moją teściową, co więcej, nie mam zamiaru dawać ani grosza komuś. Kto prawie skrzywdził moje dziecko? Jeśli potrzebujesz pieniędzy, skontaktuj się z własną córką. Jeśli jeszcze raz zadzwonisz do mnie z prośbą o pieniądze, nie będę tego tolerować, rozumiesz? Wyrzuciłam z siebie cały stres, wypowiadając swoje zdanie, a następnie rozłączyłam się. To było wyzwalające uczucie, w końcu uwolnić całą urazę, którą do niej żywiłem. Żałuję, że nie odezwałam się wcześniej i nie znosiłam jej złego traktowania. Kiedy mój mąż wrócił do domu z pracy, podzieliłam się z nim tą historią i on również poczuł ulgę, że poradziłam sobie z tą sytuacją. Aha, i jest jeszcze jedna wiadomość, jej córka, która otrzymywała wsparcie finansowe na ślub, rozwiodła się w ciągu roku od ślubu, ta córka, która nigdy w życiu nie pracowała, prowadziła luksusowy tryb życia,
korzystając z dochodów męża, zatrudniając nawet osobistego klienta i często chodząc do drogich barów. Co gorsza, została przyłapana przez swoich teściów, użyła nawet karty kredytowej męża, aby kupić luksusowy zegarek jako prezent dla młodego gospodarza. Jej mąż odkrył to, co doprowadziło do rozwodu z jej winy, ze względu na krótki czas trwania ich małżeństwa, nie mogła ubiegać się o alimenty. Zamiast tego musiała zwrócić mężowi pieniądze za luksusowy zegarek, który kupiła za pomocą jego karty kredytowej, zawsze polegała na swojej matce, jeśli chodzi o wsparcie finansowe, więc nie miała pieniędzy, aby zwrócić mu pieniądze. To był powód, dla którego jej matka zadzwoniła do mnie, twierdząc, że nie ma pieniędzy na zakupy spożywcze, aby pomóc córce. Udało nam się spłacić nasze długi w ciągu pierwszych 2 lat naszego małżeństwa. Wkraczając w kolejny rozdział naszego życia, spodziewamy się zarówno radosnych, jak i trudnych chwil. Wcześniej byliśmy tylko dziećmi pod czyjąś opieką, ale teraz przyjęliśmy rolę odpowiedzialnych rodziców. Pomimo wyzwań i niepowodzeń, które możemy napotkać, jesteśmy zobowiązani do dołożenia wszelkich starań w tej nowej podróży. Mam nadzieję, że każdy z Was odniesie sukces w swoich przedsięwzięciach. Dziękuję za wysłuchanie mojej opowieści.